Jeszcze nie. Jest dobrym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że nie dziwi. A jakim klientem jest Walter Hodge? Idealnie. Co pan sądzi na temat jego gry ogólnie, jako agentiego? Bardzo energiczny zawodnik, którzy nie mogą nas bawić, że nie potrafi kreować, że jeszcze chwilę nabierze takie typowe układy na koszykówkę europejską, jeżeli będziemy później. Wszyscy mówią, że to, że Walter trafił i trafił do zastały, to przysłowiowy cud. Można powiedzieć, że cud wyrazi się po raz drugi, że został. Praca całego klubu, kibiców przez cały sezon spowodowała, bo naprawdę, jeżeli chodzi o oferty finansowe, nie jest to najwyższa oferta, nie była to najlepsza oferta, ale Walter się nie kierował finansami. Czyli negocjacje z klubem, można powiedzieć, ze strony klubu, no klub musiał troszkę się wykazać w tej kwestii. Tak, wszystko naprawdę, proszę mi wierzyć, i dla klubu jest to dobra sytuacja, i dla zawodnika jest też. Ostatnie pytanie, wiem, że to takie może trudniejsze, ale proszę powiedzieć, jakie panu wydaje, jak daleko zajdzie Walter Hodge? Ja uważam, że na chwilę obecną jest to gracz na czołówkę polskiej ligi ekstraklasy. Mam nadzieję, że poziom będzie coraz bardziej się podnosił w polskiej ekstraklasie. A w przyszłości sądzę, że to jest między Pucharem UEFA a Euroligą. Dziękuję. Dziękuję bardzo.